Cześć, Tomek Strejch dla fansportu.pl, jest ze mną ekipa Demonów, witam serdecznie. Siema. Witamy. No i słuchajcie, no, z racji tego, że jesteście pierwszy raz na The War, no to powiedzcie, co się sobie... Tak, ale to była walka chyba jeden na jeden, prawda, w sumie, więc jako ekipa możecie powiedzieć, no ale faktycznie, to może zacznijmy od ciebie. No, ale w sensie, no, jakie pytanie? Nie, no chciałem, żebyście przybliżyli trochę swoją sylwetkę. Aha, no co, no... Jednym... Jaki macie background na przykład, co wcześniej trenowaliście? No ogólnie to boks. Jednego kolegi niestety z nami dzisiaj nie ma, bo nie mógł przyjechać z przyczyn prywatnych, no ale niedługo nas zobaczycie w pełnym składzie, no i damy ostrą walkę. Powiedz się sobie. Przygotowujemy się teraz właśnie wspólnie trenujemy, wspólnie staramy się jakąś tam taktykę dobrać i w ogóle. A jaki masz background, jeśli można spytać? Ja generalnie powiem tak, od dzieciaka trenuję, sporty walki tak naprawdę, siłownie, miałem tam chwilę przerwy, z wiadomych tam powodów, nie będę tutaj przed kamerami gadał. No jasne. No co, no teraz się przygotowujemy wspólnie, myślę, że będzie dobrze, nie? A jeszcze brakujący zawodnik, co nim powiecie, jakie reprezentuje tutaj stronę mocy? No, to będzie tajemnica, zobaczycie go niedługo i... I wy i zobaczycie go niedługo. No i to jest właśnie ten znak zapytania, który jeszcze nakręca atmosferę przed waleczką. Właśnie o to chodzi, nie? Coś musi być takiego. Nie? Dobra, mieliście dzisiaj pierwszy sterdown ze swoimi, znaczy sterdown. Dużo powiedziane, prawda? Generalnie usiedliście w studiu. No i co powiecie o swoich rywalach? Na co będzie trzeba najbardziej uważać w walce? Nie patrzymy na jakoś tam na wygląd czy tam na umiejętności, bo tak naprawdę to możemy wyjść z każdym, no i... Damy z siebie wszystko, no i na pewno będzie ostra walka. Zostało niespełna 3 tygodnie do tej gali, więc jak czujecie się przygotowani w tym momencie? W ogóle jak dawno temu zaczęliście się do niej przygotowywać, poza oczywiście takim trenowaniem na bieżąco, prawda? Ja generalnie z propozycją przyjdzie do mnie tak naprawdę 2 tygodnie temu, ale cały czas byłem w treningu, cały czas coś tam robiłem. Wiadomo, że to nie były treningi takie na pełnej, ale coś tam cały czas robiłem i teraz od 2 tygodni tak naprawdę się przygotowujemy razem. Robimy treningi naprawdę takie ostre, pracujemy tak naprawdę nad kondycją, bo tego na pewno będzie potrzeba na pewno dużo. Chociaż te walki akurat dosyć szybko się kończą, prawda? 3 na 3. Kończą, tak, dokładnie. No. Też musi być siła ciosu, nie? A co powiecie generalnie o zmianie zasad w stosunku do pierwszej edycji? Oceniacie to na plus? Jak to wygląda waszymi oczami? Na pewno na plus, nie? No bo nie, przeciwnik, no, jak już się położy, no to już nie wstanie, nie? A tak w tamtej gali, no, przeciwnik mógł wstać, no i jak przeciwnik go tam załóżmy odciął i się przewrócił, no to mógł po chwili wstać i za chwilę do niego odbiec od tyłu na przykład i go wtedy tam zacząć prać, nie? A jak od strony przygotowania takiego taktycznego do tego pojedynku? No nie, to walki 3 na 3 rządzą się swoimi prawami, tam można pokrzyżować się po prostu totalnie i pozaskakiwać. Czy macie jakiegoś jednego trenera na przykład, który będzie stał w narożniku i na przykład mówił jakieś założenia taktyczne w trakcie walki? Nie, bo to wiadomo, nie kalkulujemy tego, no wiadomo, idziemy na żywioł, no i... Co będzie, to będzie. No. No właśnie, bo pytanie, czy w ogóle jest na takie coś miejsce, jak się dzieje ta awantura 3 na 3, no to nie wiadomo, czy w ogóle da się kogokolwiek usłyszeć poza sobą, tak? Awantura będzie na pewno ostra, no i będzie grubo. Nie będzie kogo tak naprawdę słuchać, nie? Tak. Będzie takie zamieszanie, że nie będzie wiadomo, na kogo patrzeć. Nie wiem. Czy łączą was w ogóle jakieś relacje z ekipą przeciwników? Nie, teraz tutaj tą ekipę 3 na 3 pierwszy raz widzimy, ale normalne chłopaki. Czyli generalnie piątka, sportowe zachowanie i... Się okaże, nie? Wyjaśnimy wszystko w klatce. Właśnie, bo nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądać na przykład ważenie, czy będzie jakiś moment stare-downu i ewentualnie moment na to... Będzie jakaś awantura, może nie, no, tego nie przewiduję. Zawsze puścić nerwy mogą. No, wiadomo. Dobra, takie pytanie w sumie myślę interesujące w ogóle. Czym bliżej walki tak naprawdę, tym bardziej jesteśmy nakręceni, nie? Tak, no i to jest ten moment, w którym te emocje faktycznie mogą już pęknąć. Pytanie, myślę, że bardzo interesujące dla naszych widzów i oglądających. Kiedy ostatni raz biliście się poza klatką? Poza klatką? No, nie wiem, no ja to nie wiem, może z miesiąc temu, z półtora. Ja generalnie mam do czynienia z tym tak naprawdę na co dzień, no może nie na co dzień, ale no raz w tygodniu na pewno się zdarza, nie? Obstawiam, że jesteś w takim razie bramkarzem.
No, trafiłeś. No to wiadomo, że nie jest to z twojej inicjatywy, próbujesz pewnie zaprowadzić porządek, nie? Że nie można tam się bić tam na ulicy czy coś, no bo wiadomo, to grozi kontuzjami, a trzeba się przygotować do walki bez kontuzji, tak? I dokładnie, i teraz właśnie odgadłeś chyba moje ostatnie pytanie, bo no wiadomo, zostały niecałe 3 tygodnie do walki, więc czy planujecie zmienić jakoś reżim i na przykład, nie wiem, nie wychodzić z domu, żeby nie kusić losu? Nie. Bierzemy wszystko na spokojnie, na luźno i... Jest walka i przygotowujemy się do walki i teraz tak naprawdę zostały tak naprawdę niespełna 3 tygodnie i czekamy na tą walkę i nic poza tym, nie? Treningi, walka i to jest teraz, to tak naprawdę się teraz liczy teraz, nie? No jasne, no dobra, wszyscy jesteśmy ciekawi. No, musimy się pokazać jak najlepszej strony, dostaliśmy szansę tak naprawdę. Co by nie było, to i tak będziemy szli dalej, nie? No pięknie, no dobra, to życzę wam powodzenia w takim razie i dzięki wielkie za wywiad. Dobra, dzięki.